Ja przede wszystkim, mówiąc szczerze, czuję się dosyć zażenowana tymi pięknymi słowami, które tutaj padły. Chciałam podziękować wszystkim Państwu, bo w ogóle nie spodziewałam się tak gremialnego udziału w tej prezentacji książki. Jest mi niezwykle miło, że jest obecny tutaj pan premier Tadeusz Mazowiecki, że jest, mam zawsze dużą tremę, jak pan premier Mazowiecki jest na sali, ja mam coś mówić, to zawsze tak się czuję niepewnie. Dziękuję za tę obecność. Dziękuję panu profesorowi Bartoszewskiemu, który jest tym, który mnie do Watykanu wysłał. Zawsze to podkreślam. Dziękuję za przyjście i tylu moim księdzu nuncjuszowi, który przyszedł dzisiaj i jest tutaj z nami, panu ambasadorowi Włoch, moim przyjaciołom, ambasadorowi Marno, którego lat z nami, nie będę wszystkich wymieniać, bo jest tylu przyjaciół na sali, że boję się kogoś urazić, jest mi miło, miło wszystkich tutaj widzieć i czuję się niezwykle zaszczycona. Ja powiem szczerze, że podjęłam tę decyzję, żeby opublikować tę książkę, ale w miarę jak przygotowywałam ją do redakcji, to miałam coraz więcej wątpliwości. I w pewnym momencie już nawet rozmawiałam z wydawcami, że może, no nie wiem, może damy sobie spokój, ale jak wiadomo, sprawy już tak poszły, że nie bardzo można już było się potem wycofać. Właśnie obawiałam się trochę tego, że jestem jednak osobą świecką, która pisze o sprawach duchowych. Ktoś może mi zarzucić, że nie jest teologiem, bierze się, pisze i nie robi tego, no może z pełnym znawstwem. Ktoś drugi może powiedzieć, nie jest historykiem sztuki, a zabiera się za opisywanie kościołów. Jest tu wielu specjalistów. Bałam się bardzo pana profesora Rotermunda, co powie na to moje pisanie, bo ocenię go niezwykle, wiem, jaką ma wielką i głęboką wiedzę. Natomiast podjęłam to wyznanie, zaznaczając we wstępie, czym ta książka jest i czym nie jest. Żebyście Państwo wiedzieli, co bierzecie do ręki, że książka nie jest przewodnikiem zwykłym, książka nie jest przewodnikiem z historii sztuki, książka nie jest książką teologiczną. Książka jest po prostu diariuszem przeżyć. A przeżycia to także opis tego, co w tym kościele widzę. Coś, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Co mi się nie podoba na przykład w tych różnych kościołach, o tym w kilku miejscach jest mowa, zakrycie Chrystusa w apsydzie. Są przepiękne, stare mozaiki, ale potem chcemy sobie ozdobić, dodać kandelabrów takich jak tutaj pięknych i zakrywamy tego Chrystusa. Wchodzimy do kościoła i co widzimy? Kandelabry, złocenia, a Chrystus schowany. I to były moje refleksje. Ktoś może powiedzieć, że to było ładnie upiększone, ale dla mnie nie. Pamiętam mój spór w kościele świętego Klemensa, jak założyli te nowe światła. Wszyscy mówili, że to piękne, a dla mnie nie. Po prostu zmniejszyło kościół. Zwróciło uwagę na co innego, co w tym kościele było. Ale też ta książka właśnie ma zachęcić, że każdy ma prawo do swojej własnej oceny. I każdy może iść do kościoła i nie musi ulegać tym wzorcom piękności, które nam się pokazuje. Każdy może powiedzieć, mnie się to podoba, a to nie. I do tego też ma ta książka Państwa zachęcić. A rozważania osobiste są rozważaniami, które rzeczywiście mnie nurtują. Mnie nurtują, czym ma być chrześcijanin współczesny. Ja pokazuję tam w tym jednym czytaniu, tak bardzo nam znanym, o tym, jak rzucali kamieniami w tę kobietę cudzołożną. I Chrystus nie rzucił kamieniem i nie powiedział, tylko ja mam prawo rzucać. Nie. On spytał, czy wy macie prawo rzucać. Nic więcej, kto ma prawo, niech rzuci. I oni odeszli. I ja to porównuję, że my teraz może nie rzucamy kamieniami, ale jakże często rzucamy słowem. Słowem, które pozostaje, bo nam się wydaje, że jesteśmy lepsi, możemy rzucić tym słowem i kogoś dotknąć. I to są moje refleksje, że może warto się czasami zastanowić, nie rzucić tym słowem, czyli nie podnieść tego przysłowiowego kamienia. Ale to na dzień współczesny. Jak mamy to interpretować? To nie jest książka święta, to nie jest książka teologa, to jest książka współczesnego człowieka świeckiego, który jest w życiu, obraca się w życiu i z tego życia nie rezygnuje, tylko stara się połączyć te dwie sfery. Czy mi to wyszło, czy nie wyszło, nie wiem. A zarazem myślę sobie tak, że skoro to się dzieje teraz, wielu Państwa na pewno pojedzie w Wielkim Poście do Rzymu. Może to skłoni do jakiejś refleksji, do znalezienia jakiegoś innego szlaku, czy nawet w tej bazylice
świętego Piotra, możecie Państwo pochylić się nad tymi kobietami, o których ja piszę w tej bazylice świętego Piotra, bo o papieżach, o mężczyznach to się stale mówi, ale o tych kobietach nie za bardzo. Ja nie jestem feministką, ale doceniam kobiety i były silne kobiety w naszej historii i w Kościele powszechnym i myślę, że też warto się nad nimi pochylić. Także to jest taki bardzo osobisty diariusz, który Państwu rekomenduję. No. Czy rekomenduję? Nie wiem. Polecam, daję. Co Państwo z tym zrobicie, to już będzie Państwa sprawa. Także dziękuję bardzo. Nie ma nic przeciwko temu. Oddę głos Państwu, jeżeli komuś z Państwa nasuwa się jakieś pytanie, jest autorka do dyspozycji, ale tylko przez chwilę. Bo nie będziemy tak w ciszy tutaj siedzieć. Może ja na zary. Wydaje mi się, że szczerość autorki tutaj posuwa się tak, tak daleko, że autorka się zdradza, że nie lubi baroku. Po prostu nie lubi, bo ten barok jej przeszkadza. Zresztą nie, ja nie będę mówił za autorkę. Dobrze wykryłem, czy nie? Boję się tu powiedzieć przy panu profesorze Ortemundzie i w tym zamku, że ale ja może powiem tak, że mówię, mam pewien przesyt barokiem, a zwłaszcza w momencie, kiedy wchodzę do świątyni, która jest świątynią, której korzenie sięgają IV wieku i widzę, jakby można powiedzieć, na czasem często skromną fasadę i wchodzę do środka i widzę właśnie taką salę. Takim przykładem jest kościół świętego Jana i Pawła na wzgórzu Celio, gdzie rzeczywiście po wejściu do kościoła ma się tak też takie właśnie zielone kolory, kandelabry, wzmocone krzesła, a z zewnątrz jest kamienny portyk, przez który się przechodzi ze starymi lwami. To zderzenie jest no, jakieś takie niedobre, co więcej. Ono pokazuje jakby ten barok, że ten kościół jest, no, ma krótką historię, no, bo się mającą tylko do baroku, a przecież jego zakorzenienie jest znacznie głębsze. I mnie tej prostoty brakuje. Z tego względu może wychodzi ta moja taka niechęć do tego barokizowania, chociaż oczywiście kościół del Gesù świętego przez świętego Ignacego budowany jest oczywiście pięknym kościołem sam w sobie, ale on jest autentyczny z tamtego okresu. Natomiast to barokizowanie na tych wcześniejszych kościołach po prostu mi przeszkadza. I w tym sensie jest taki mój może krytyczny stosunek do tych nadmiernych złoceń. I autorka tej jest usprawiedliwiona. Czy komuś z Państwa nasuwa się jakieś? Bardzo proszę. Pani ambasador wie, jestem Rzymianinem, bo miałem przyjemność studiować, wprawdzie nie pod księdzem Langmanem, nie miałem go okazji poznać, ale za to Janiny, znakomitych mistrzów. Ale nie chcę mówić, u kogo studiowałem, chcę powiedzieć o pewnej rozmowie, którą miałem z panią ambasador któregoś dnia w Rzymie, no, spotykaliśmy się wielokrotnie. I powiedziała pani wtedy bardzo piękną rzecz o kościele San Martino ai Monti. To jest jeden z tych kościołów. To jest jeden z tych kościołów, o którym zawsze myśli ktoś, kto chce sobie wyobrazić właśnie wczesną bazylikę świętego Piotra czy Jana na Lateranie, bo tam są te słynne freski, prawda? Ale chciałem powiedzieć przy tej okazji, przy prezentacji książki, którą dopiero nabyłem, jeszcze jej nie zdążyłem przejrzeć, że właściwie dzięki pani, jak pani mi zwróciła uwagę na coś, o czym wiedziałem, ale jak gdyby przypomniała mi pani fakt, że ten kościół jest jednym z tych, które posiadają w podziemiach po prostu skarby nieprzebrane. Po prostu pierwotny kościół, który się zachował, który jest wspaniały, trochę pusty, to prawda, ale jak gdyby dający wyobrażenie o duchowości tamtych czasów, o wczesnym chrześcijaństwie, ponieważ kościół jest zbudowany na murach serbiańskich, czyli sięga do połowy pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem, to jest jak gdyby w takim jednym kościele, tuż obok domu Saurea, niedaleko Koloseum, no wspaniały zupełnie zabytek. Więc chcę powiedzieć tak, że poszedłem pani śladem, zresztą z moją żoną, która jest tu obecna, i po rozmowie z panią poszliśmy do tych podziemi. Oglądaliśmy ten kościół. Ja o tym wiedziałem kiedyś, o tym na wykładach
jeden z nieżyjących profesorów Pontificzka Instytutu Diabolizia Christiana opowiadał, ale mam nadzieję, że w Pani książce znajdę odniesienia właśnie do tych mniej znanych zabytków, do tych zakątków słynnych kościołów i liczę na to, że ta książka nawet dla ludzi, którzy jak ja całe życie żywym się zajmują albo znaczną część życia, że znajdziemy w tej książce no właśnie takie ciekawe spostrzeżenia, takie ciekawe wskazówki i takie po prostu szanse na odkrycie Rzymu dzięki Pani ponowne, czy uszczegółowienie naszej wiedzy na ten temat, więc wyrażam wdzięczność za to, że Pani odważyła się napisać taką książkę. Dziękuję bardzo. Ogromnie dziękujemy za... A może wykonany tego księdza był tam tak... Czcigodni i szanowni goście, to jest zawsze wielka radość, że możemy być z Panią Ambasador w kościołach stacyjnych. Poznaliśmy się gdzie? Po mszy świętej. Pani Ambasador, jak słyszy język polski, to mówi: zapraszam na kawę. I idziemy na cappuccino oraz na cornetto. Taki właśnie ruganek. To jest taki piękny zwyczaj. Ponadto, agapę, właśnie. Więc jest stół eucharystyczny, potem jest stół w kawiarence. Tak jest, że na tych mszach świętych są ambasadorowie z różnych krajów. Ale my Polacy czujemy się bardzo dumni. Dlatego, że o ile korowód tego czy innego ambasadora odjeżdża do ambasady, to my, nasz korowód idzie pierwszy do najbliższej kawiarenki, a później jest ciąg dalszy. Jeśli to jest takie, prawda, doświadczenie z osób, które tam przybywają, za to chciałbym podziękować. Jeśli chodzi o książkę, jeśli mógłbym jednym zdaniem tą książkę scharakteryzować, to jest to perła literatury polskiej o Rzymie. Dlaczego? Z trzech powodów. Pierwszy powód. Tutaj pani ambasador zwraca uwagę na piękno. Piękno sztuki, piękno kościołów i takie szczegóły, których zazwyczaj często się nie widzi. Powiem szczerze, że w kościele na przykład świętej Moniki byłem bardzo wiele razy, ale nie zwróciłem uwagi na takie szczegóły, które są opisane. Druga sprawa, że jest też piękno osobistych przemyśleń. To nie jest tylko katalog. To dzieło sztuki powstało w tym roku, wykonane przez tą osobę, potem miało takie dzieje. Nie. To jest osobiste świadectwo osoby, która przez wiele lat była w tych kościołach stacyjnych. A trzeci punkt to też piękno liturgii, właśnie psalmy czy księga proroka Izajasza, które są pięknie odczytane przez świecką osobę, kobietę, co jest dodatkowym też tutaj atrybutem. I chciałbym na koniec zwrócić uwagę na jedno zdjęcie. Tutaj jest zdjęcie pani ambasador w książce razem z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wiemy, że papież nosi taki tytuł zaszczytny Pontifex, Pontifex Maximus, czyli pomost między Bogiem a ludźmi. Więc tu mamy Pontifex Maximus, czyli Ojciec Święty. A szczerze teraz można wyznać, że pani ambasador jest po części też takim Pontifex, czyli mostem, który łączy tym razem Polskę z Rzymem. Dlaczego? Ponieważ bardzo wielu Polaków przybywa do Rzymu, do Bazyliki Świętego Piotra, do grobu Jana Pawła II, a mając tą książkę, może też zobaczyć z punktu widzenia Polki święte miasto. Dlatego w imieniu też tutaj naszych tej grupy, która pielgrzymuje, składam serdeczny Bóg zapłać za takie serdeczne przyjęcie i na koniec tylko dodam, że to nie jest tylko cappuccino w Rzymie. Dlatego, że tam ten dom jest cały czas otwarty, jak mówił nasz poeta. Brama na wciąż otwarta, przechodnią ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Tego doświadczaliśmy i dziękujemy. Droga autorko, czy moglibyśmy tę piękną wypowiedź uznać za puentę dzisiejszego spotkania? Mam nadzieję, że Państwo wszyscy są już tak zachęceni do przeczytania tej książki, że ja,
który przeczytałem ją od deski do deski, szczerze Państwu zazdroszczę, że Państwo mają to jeszcze przed sobą. Ale podobnie to jest naprawdę dobra.